Witam państwa bardzo serdecznie po dłuższej przerwie wynikającej z rozmaitych wyjazdów. Witam znowu ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosy, ze sklepu prowadzonego przez naszego kolegę Michała, który ma tutaj do dyspozycji całą naszą ofertę, a także inne bardzo ciekawe książki z innych wydawnictw równie ważnych i interesujących. Ja dzisiaj będę mówił proszę państwa o kilku Sprawach istotnych dla naszego funkcjonowania jako społeczności, jako wydawnictwa, jako rynku, a także opowiem o książce, której troszeczkę mamy jeszcze w sklepie i która jest dla mnie ważna z różnych istotnych powodów, o których opowiem. To jest książka profesora Piotra Tryjanowskiego z Poznania, która nazywa się "Rozmów z ptakami odlatuje i w zasadzie jest to wydawnictwo niszowe. Ja za chwilę opowiem, dlaczego ono jest niszowe i dlaczego ja się zdecydowałem na promocję tej książki. Proszę Państwa, nie możemy pozostawać przy. Cały czas na tych obszarach zainteresowań i na tych obszarach ym, eksploatacji treści, na których jesteśmy. Dlatego, że, czyli mam na myśli historię, politykę, jakąś publicystykę polityczną jakieś wątki międzynarodowe, współczesne, dlatego że to nas prowadzi do spłycania tematu. Ja wiem, że nikt mi nie uwierzy na słowo i że jak ja promuję książkę o ludziach zainteresowanych ptakami, to to wygląda na dziwactwo, ale wierzcie mi Państwo, że jeżeli będziemy eksploatować w nieskończoność te same tematy i te same obszary, to dojdzie do totalnego wyjałowienia i w naszym przypadku przełoży się to na nudę. Po prostu. Ja się tego obawiam bardzo, to znaczy obawiam się, że któraś kolejna sensacja czy któraś kolejna eksplozja nie wzruszy już nikogo. Potrzebne są nowe treści, które pozornie nie mają związku z tym, czym się zajmujemy stale i codziennie, ale jednakowoż taki związek mają. Piotr Trianowski w prywatnych rozmowach te związki ujawnia. I być może kiedyś to opisze. Natomiast no, jest człowiekiem zajętym, zajmuje się fauną, jest zoologiem, podróżuje, pisze prace naukowe, prowadzi różne projekty badawcze i na beletrystykę czasu ma mało. Ale miejmy nadzieję, proszę Państwa, że dojdzie do skutku projekt, który wymyśliłem tuż po wakacjach, czyli latający Uniwersytet Leszczynowy i tam będzie można porozmawiać z Panem Profesorem, zadać mu różne pytania. Piotr Janowski wzbudził już wiele kontrowersji, ponieważ należał do zespołu opiniującego pozytywnie budowę zamków w Stobnicy, a także wystąpił jako obrońca Kornika, drukarza w Puszczy Białowieckiej, mając po temu prawdopodobnie dobre powody, o których warto posłuchać, zanim zaczniemy krytykować. Więc proszę Państwa, generalnie chodzi o to, żeby dopuszczać do głosu specjalistów, ponieważ widzimy tendencję odwrotną i to jest dla mnie niepokojące i niepokojące dla tej polityki, którą ja wybrałem, to znaczy dla polityki pogłębiania rynku. Bo jeżeli nie dopuścimy do głosu specjalistów, a będziemy opierać się tylko na jakichś własnych powierzchownych opiniach, albo nie daj Boże, na jeszcze bardziej powierzchownych opiniach różnych, przepraszam, za wyrażenie kreatur wyciąganych nie wiadomo skąd i stawianych jako wzory do naśladowania, ewentualnie jako jacyś skończeni mędrcy, to będzie to katastrofa. Znajdziemy się w jakiejś zonie, zonie specjalnej, gdzie może. Jeszcze nie zaraz, ale za chwil kilka zaczną nas traktować prądem o napięciu 20, 220 V. Żartuję trochę, ale trochę nie. Przed nami mnóstwo niespodzianek i parę osób się zdziwi w związku z tym, co się stanie z ofertą w, w niedługim czasie, ale nie będę uprzedzał tego tych zmian. Na razie mamy, mamy książkę Piotra Tryjanowskiego pod tytułem Rozum z ptakami odlatuje. O czym jest ta książka? O wariatach, proszę Państwa. O wariatach. To jest książka o tym, że świat jest zorganizowany i uporządkowany. On jest uporządkowany na różnych płaszczyznach. Ludzie z instytucji zwanej uniwersytetem, z której my czasem siedzimy, czasem się natrząsamy, ale której nie możemy lekceważyć i nie możemy jej spychać w nicość i nie możemy mówić, słuchajcie, rynek jest najważniejszy, akademia się nie liczy, nawet jeżeli ma olbrzymie budżety, mamy to w nosie, bo mamy swoich guru, którzy nam powiedzą, jak było naprawdę. To jest zła droga, proszę Państwa. To jest zła droga, powtórzę jeszcze raz. Trzeba dopuścić do głosu specjalistów, o ile oni będą chcieli ten głos w naszej sprawie zabrać, a ja wierzę, że będą chcieli, bo jeżeli piszą książki popularne, publicystyczne, jeżeli piszą książki dla ludzi, to pewnie chcą również usłyszeć, co ci ludzie myślą o tych książkach. My tutaj dajemy im taką możliwość. Mam nadzieję, że koncepcja latającego Uniwersytetu Leszczynowego, czyli koncepcja konferencji odbywających się w różnych częściach kraju, to będzie pogłębienie, poszerzenie tej mojej propozycji, gdzie osoby zainteresowane naprawdę i szczerze będą mogły wymienić różne ciekawe uwagi ze specjalistami. Podkreślam, ze specjalistami, nie z samozwańczymi guru, nie, jak mówi profesor Grzegorz Kucharczyk, z szurystami, nie z nawiedzonymi prorokami, którym się coś wydaje. Ale ze specjalistami, którzy mają jakieś argumenty. Wróćmy do uporządkowania świata. Świat jest uporządkowany na różnych poziomach. Ludzie z akademii, ludzie z Uniwersytetu porządkują go według własnych kryteriów, według własnych specjalizacji. Tak się składa, że Piotr Tryanowski jest zoologiem, i to jego uporządkowanie dotyczy świata fauny i przyrody w ogóle. Nic nie dzieje się w tej przyrodzie przypadkiem, proszę państwa. I kiedy ktoś tam ingeruje w, w, w życie takiego czy innego ekosystemu, wbrew zasadom, które zostały wypracowane, a proszę mi wierzyć, że te zasady zostały wypracowane, wbrew zasadom wypracowanym od stuleci albo nawet jeszcze dawniej, to burzy bardzo istotny porządek, po pierwsze. Po drugie, ma jakiś ukryty cel, którego być może, Albo występuje, inaczej to powiem, występuje w, w imieniu kogoś, kto ma jakiś ukryty cel, nie zawsze sobie zdając sprawę z tego, że taki cel istnieje. No więc mamy zoologów, mamy faunistów, mamy ornitologów, którzy badają no, życie ptaków w sposób bardzo szczegółowy. Ja nie będę Państwu opowiadał tego, bo dla specjalisty, niespecjalisty to może być poważny szok. Na przykład taka informacja, że nie można zbierać piór w lesie, prawda? Że nie można zbierać piór, bo to może zaburzyć funkcjonowanie, zaburzyć życie gniazdujących pod drzewami ptaków, tak? gdzie te pióra się znajdują. Że, że kolekcje piór są w zasadzie nielegalne, a są takie kolekcje. One aspirują do miana naukowych, ale naukowe nie są. Trianowski to wyjaśnia w tej książce, dlaczego nie są. Proszę Państwa, Człowiek jest integralną częścią przyrody. Rolnictwo, usługi, przemysł, wszystko to w jakiś sposób na przyrodę wpływa. Wpływa od wielu dziesiątków lat, od wielu setek lat i problem polega na tym, że w momencie kiedy człowiek ma swoje zatrudnienia i nie interesuje się ptakami, a zainteresowanie ptakami pozostawia specjalistom, którzy wypracowują w Mozole takie zasady, by nie przeszkadzać sobie i nie przeszkadzać braciom naszym mniejszym, no to w zasadzie wszystko jest w porządku. Problem zaczyna się w momencie, kiedy otwiera się rynek. To sobie powiedzmy wprost, ponieważ Tryjanowski tego nie napisał, ale ja to powiem po przeczytaniu tej książki. Problem z tak zwanymi amatorami obserwacji przyrody jest taki, że to jest rynek. No więc jeżeli jest rynek, no to trzeba coś na nim sprzedawać, tak? No co, sprzęt specjalistyczny, książki, yy, rozmaite gadżety, yy, stroje, wszystko, co tylko można sobie wymyślić, bo rynek musi być nasycony w sposób doskonały. W związku z powyższym yy, niewinne hobby, jakim było lornetowanie ptaków, yy, które yy, to nie jest wcale tak niewinne, jak nam się wydaje, jakie ja tutaj, Szybciutko powiedziałem, tego nie ma w tej książce, ale w prywatnej rozmowie Piotr Janowski o tym opowiada bardzo chętnie. Obserwowanie ptaków, proszę Państwa, nie jest niewinnym zajęciem i nie było takie od samego początku. Dlatego, że to jest miód na moje serce ta informacja. W Europie dwa narody, proszę Państwa, dzierżą palmę pierwszeństwa, jeżeli idzie o obserwowanie fauny latającej. I to są oczywiście Brytyjczycy i Czesi. Brytyjczycy najbardziej lubili obserwować faunę latającą oczywiście w koloniach, w pobliżu granic z innymi imperiami, które również rościły sobie pretensje do, do tych terenów, na których akurat ptaki obserwowali Brytyjczycy, a Czesi wiadomo. Więc, proszę Państwa, do tego wszystkiego oczywiście potrzebny jest bardzo specjalistyczny sprzęt. Nie można wyjść z byle jaką lornetką na granicę pakistańsko-indyjską i obserwować latających tam orłów. No, musi być to naprawdę poważna, poważna optyka. Za duże pieniądze. No więc takie jest źródło, taki jest, taki jest moment, od którego zaczyna się cały szał, całe, całe, całe to szaleństwo, jakim jest obserwowanie fauny latającej. Proszę Państwa, ja lubię ptaki, bardzo mnie one ciekawiły, zawsze je obserwowałem, natomiast nigdy nie popadłem w tą fazę, że podporządkowałem obserwacji ptaków całe swoje życie. Są niewinne sposoby realizowania tego hobby. Znam takiego znajomego, który za pomocą takiego małpopstryka, takiego aparatu fotografuje to, co przylatuje na jego podwórko. To jest malutkie podwóreczko i on tam do 20 paru gatunków dziennie potrafi zaobserwować. Oczywiście ograniczył zasięg swojego działania, no ale to jest, jakby to powiedzieć, szaleństwo chwalebne. Natomiast są inne, proszę Państwa, to są opisane straszliwe, straszliwe zupełnie przypadki, kiedy ludzie ze sprzętem niesłychanie drogim, powiadomieni o tym, że na jakiejś kałuży przy stacji benzynowej obok autostrady pojawiła się czajka poniasta, Potrafią przyjechać z tym sprzętem do tej czajki, rozbić obóz w tej kałuży, w tej kałuży, żeby był jak najbliżej tego ptaka, i jeszcze zapłacić miejscowemu jakiemuś żulowi, żeby on tę biedną czajkę naganiał pod, pod te obiektywy. Po co to wszystko, proszę Państwa? Bo ludzie niezorientowani nie wiedzą, po to, żeby tworzyć tak zwane listy. I żeby y, rejestrować się, w, rejestrować tak zwane komisy, czyli rejestrować występowanie gatunków, które do tej pory albo nie były zarejestrowane, albo występowały rzadko. I to jest osiągnięcie w, w, środ, w środowisku właśnie ludzi, których się dzisiaj nazywa ptasiarzami, a kiedyś nazywało się ornitologami, amatorami. Y, y, proszę Państwa, y, wszystko, cała ta aktywność, która zmierza do tego, na przykład są tacy, którzy usiłują. Y, bo jest około 10 tysięcy gatunków ptaków na świecie. W ciągu całego życia zobaczyć pełną listę gatunków latających, gatunków ptaków, jaka istnieje na Ziemi. To jest oczywiście fantasmagoria. To się nie udaje. Niektórzy dochodzą do 9300, 9500 gatunków, ale, ale zwykle to się kończy wcześniej, no bo nie ma środków ani... Nie, trudno, żeby prywatna osoba znalazła środki na, na realizowanie tak drogiego hobby. Ptaki zamieszkują całą, całą ziemię od, od najdalszej północy po, po strefy równikowe i strefę równikową i no wyjazdy tam kosztują, obserwacje kosztują. Więc proszę Państwa, wobec, ale wobec nakręcenia tego szaleństwa powstają całe mafie, całe mafie, które zajmują się dystrybucją informacji, które zajmują się przygotowaniem stanowisk obserwacyjnych. Czyli tak naprawdę Trianowski Piotr pisze, że to jest po prostu dewastacja życia tych ptaków. Dewastacja życia tych ptaków. Jeżeli ktoś ma na przykład taką fazę, że obserwuje tylko jeden gatunek, inne gatunki go nie interesują. Ja to, proszę państwa, znam z innych dziedzin, na przykład z archeologii, tak? bo to, to też, że nie tylko ptasiarze są zwariowani, ale jak ktoś się interesuje na przykład Rzymem w archeologii i jedzie na wykopaliska pod autostradę, a tam znajduje jakieś średniowieczne artefakty, to on w ogóle na to nie patrzy. On, oczywiście ja nie twierdzę, że on to wyrzuca albo coś z tym robi złego, natomiast nie traktuje tego z pewnością. Z tym szacunkiem, bo jego specjalizacja jest inna. Tu jest opisany facet, który obserwował żołny, w związku z powyższym one się gnieżdżą w skarpach, w takich nadbrzeżnych czy w piaskarniach takich wielkich mają norki i stamtąd wylatują. To są piękne, kolorowe ptaki. No ale w związku z tym jaskółki brzegówki go już nie interesowały. No jak stąpnął obutą nogą kiedyś na taką większą trochę skarpę, to osunęła się cała kolonia jaskółek brzegówek i wszystkie jajka i wszystkie pisklęta, wszystko szlak trafił, bo jeden pan chciał zobaczyć żołnę. Tak? Więc to są takie historie. Życie ptaków jest uporządkowane, życie ludzi badających ptaki jest uporządkowane. Natomiast na to wszystko wkracza nowy porządek. Jaki to jest porządek? Porządek. Handlowy, który maskuje się i chowa się za tą nakręcaną coraz silniej koniunkturą, którą się nazywa pasją. Piotr Janowski bardzo mocno szydzi z ludzi, którzy wyjeżdżają na przykład na Jukatan, żeby oglądać tam rzadkie gatunki. I nie interesuje ich nic poza, poza rzadkimi gatunkami, to znaczy nie pójdą obejrzeć piramid Azteckich czy piramid Majów, tak? Już nie pamiętam, kto mieszkał na Jukatanie, nieważne, Majowie. Piramid majów, bo ich to nie ciekawi. Oni pójdą obejrzeć z tego tam drobnego koliberka, który gdzieś tam fruwa. I wracają, i koniec, nic więcej ich nie interesuje. Więc Piotr Janowski występuje w obronie, jakby to powiedzieć, tego szerszego spojrzenia na okoliczności. Żeby jak już ktoś się fascynuje ptakami, żeby nie miał tej wąskiej specjalizacji i nie dostawał, przepraszam za wyrażenie szmergla na jakimś punkcie, tylko spojrzał troszeczkę szerzej. On tu o różnych rzeczach pisze, nie tylko o ptakach, trochę o architekturze, trochę o inżynierii, o różnych ciekawych sprawach, bo jest to człowiek wielu talentów i, i taki żywotnie zainteresowany. Przeżywaniem swojego życia. Więc proszę Państwa, przestroga. Ta książka jest przestrogą przed tym, żeby nie popaść w, no, w szaleństwo. Opisane są przypadki bardzo drastyczne. To znaczy, na przykład, ludzie domagają się piór orłów tak? z różnych przyczyn. No i przez to w, gdzieś w Azji, czy w Związku Radzieckim jeszcze, czy już w Rosji, czy w Korei, już nie pamiętam, no wyspecjalizowała się mafia takich osobników. Oczywiście skąd oni się rekrutowali? Aha, bo ci wszyscy mafiozi, którzy zajmują się rynkiem i obsługą rynku, to są oczywiście rekrutują się z tych wariatów, którzy deklarują zainteresowanie ptakami. No więc, jeżeli pojawia się rynek na orle pióra, to co? Wchodzi się na drzewo, gdzie jest gniazdo, tak? gdzie są dwa młode ory, łamie im się skrzydła, tak? a następnie czeka, aż pióra odrosną, tak? te pióra się wyrywa, a potem dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w nieskończoność. To są praktyki, proszę państwa, barbarzyńskie. Barbarzyńskie. Yy. On tu podaje przykłady, że yy ogłoszeń autentycznych z, z rozmaitych portali, gdzie jakaś pani poszukuje na ślub orlego pióra dla męża, tak? Albo jakiś pan z nowego targu chce mieć przy kapeluszu pióro orła, a nie umie sobie kupić. No więc... Yy. Proszę Państwa, no cóż ja mogę powiedzieć? Ptaki są naprawdę fajne i ciekawe. I ja ostatnio zaobserwowałem wąsadkę to się chyba tak nazywa. Bardzo rzadki gatunek. Na, u mnie na podwórku usiadła na tym, na trampolinie. Fantastyczna rzecz. Natomiast, żeby biegać za nią gdzieś po lesie czy bagnie, to mowy nie ma. Mowy nie ma. Ptaki są. Przelatują, są przyjazne, można je zaobserwować, natomiast nie dewastujmy tradycyjnego porządku. Nie dewastujmy tradycyjnego porządku, nie narzucajmy tego porządku rynkowego, ponieważ nie my panujemy nad tą koniunkturą. To jest ważna rzecz. To nie ptasiarze, nie miłośnicy ptaków kreują koniunktury. Oni, widząc to wszystko, nie twierdzę, że wszyscy, ale na pewno są tacy, Janowski ich opisuje, to są. Ludzie, którzy niestety wobec pewnych koniunktur stają się bezradni zupełnie. Nie mówię, że od razu będą łamali skrzydła orłom, tak, ale jak trzeba gdzieś pójść coś wyzbierać, tak? Albo zaburzyć życie jakiegoś biednego gatunku, który wymiera, to się nie zawahają. To się nie zawahają. Po to, żeby dopisać jakiś gatunek na liście. W książce Piotra Trianowskiego mam sporo informacji o fałszerstwach, ponieważ Ludzie zajmujący się obserwacją, kiedy pojawia się jakaś obserwacja ptaków, kiedy pojawia się jakaś rywalizacja, no to chęć y, osiągnięcia sukcesu i zwyciężenia y, za wszelką cenę jest po prostu nie do zwalczenia. Więc mamy tutaj opisy fałszerstw polegających na tym, że facet wystawiał spreparowane okazy na gałęziach i robił im zdjęcia, a potem zgłaszał jako żywe. Y, mamy całkowicie fałszywe, kiedy jeszcze nie było fotografii, prawda, i wszystko polegało na opisie do tych komisji. Poważnych, które rejestrowały gatunki zgłaszano opisy. No więc fałszowanie tych opisów było bardzo częste, ponieważ no ludzie tak bardzo chcieli mieć sukces, tak? tak bardzo chcieli zaobserwować te rzadkie gatunki, że nie cofali się przed niczym. Po to, żeby pokazać, że, że tu rzeczywiście coś niezwykłego się dzieje. No więc, proszę Państwa, każdy sobie doskonale zdaje sp sprawę z tego, że rzadkie gatunki występują na terenie Polski, że, one, że przyroda się zupełnie niezależnie od człowieka zmienia według yy, yy, zasad i yy, z powodów niesłychanie tajemniczych ja pamiętam takie czasy dzisiaj kto dzisiaj jedzie ulicą Tysiąclecia w Dęblinie i patrzy na to co jest po lewej stronie czyli na te wyschnięte porośnięte ostami łąki yy, na ten dół przeciwpożarowy który tam został wykopany w latach 80 późnych yy, ten nie jest w stanie uwierzyć w to co tam się odbywało na początku, na początku lat 80. i w końcu lat 70., proszę Państwa, cały ten teren, jak również całe tereny do Łukowskiego toru, ja polecam to uwadze. Ptasiarzy, nie tylko ptasiarzy, były pokryte wodą. To była płyciutka woda, bo to były zalewowe tereny, to było jeszcze przed melioracjami. I tam były kolonie nieprawdopodobne ilości broćców, biegusów, jest taki rząd, brodce, biegusy i pokrewne tysiące rycyków, czajki to tam były zawsze, ale czajka to jest ptak pospolity, tysiące rycyków i jakichś innych bekasów, nie wiem, że kulony były, bo okazuje się, że kulon jest niesłychanie rzadkim ptakiem, ale mam wrażenie, że tak. Były tego, było tego nieprzebrane mnóstwo, nieprzebrane mnóstwo. Pomijam dzikie kaczki, wszystkich możliwych gatunków, jakie tam zalatywały. Nikt tego nie obserwował, nikt tego nie dokumentował, nikt temu nie robił zdjęć. Ja byłem wtedy dzieckiem, te wszystkie ptaki latały nam nad głowami. Myśmy się temu dziwili, ale no, czasy były inne. Ludzie zajmowali się innymi rzeczami, chodzili do pracy, wracali z pracy, oglądali telewizor. Jak ktoś obserwował ptaki, to mógł sobie zasłużyć na opinię wariata, co najwyżej, tak? Dodatku niegroźnego. Dzisiaj mamy trochę inaczej wariatów, ale groźnych, z różnych przyczyn. I proszę Państwa, potem to wszystko zniknęło w ciągu dwóch sezonów. I to było jeszcze przed melioracjami. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlaczego. Po prostu tak się stało. Więc takich przypadków jest mnóstwo. Pojawiają się gatunki i znikają. Oczywiście opowieści o tym, że gdzieś tam na jakimś stawie pojawił się pelikan, to ja znam chyba cztery takie przypadki. Tak? Kiedyś mi się wydawało, że czapla biała jest gatunkiem rzadkim. Wczoraj, przedwczoraj jechałem w przystawach w Grodzisku, tam jak się opłotkami jedzie przez te nowe osiedla. Czapla biała, proszę bardzo, do zaobserwowania. Nie powiem, gdzie są bieliki, bo zaraz tam wszyscy pojadą. Wiem, że jest ich dużo teraz, ale to i tak się nikt nie odmówi. Proszę Państwa, wszystko można i wszystko jest dozwolone, natomiast fajnie by było, dobrze by było, gdyby każdy amator uchodzący, pragnący uchodzić za specjalistę, zorientował się, jak skomplikowaną rzeczywistość ma wokół siebie i jak tajemnicze sprawy się dzieją. Wszystkich tych tajemnic Piotr Janowski przed nami nie odkrywa, ale niektóre tak. To nie jest tak, że on ruguje człowieka z przyrody całkowicie, bo właśnie pisze też o tym, że... Mnóstwo ptaków znajduje się na polach zaoranych, tak? na, na polach o wysokiej kulturze gleby. I kiedyś to było passé obserwować tam ptaki, a dzisiaj ptasiarze nie robią sobie w ogóle <grytania> nic z tego, wjeżdżają terenówkami na te pola, tak? <grytania> po to, żeby zobaczyć tam jakiś rzadki gatunek skowronka czy coś innego. Więc to nie jest tak, że Piotr Janowski ruguje człowieka z przyrody. On tylko mówi, że przyroda jest zagospodarowywana według pewnych zasad, te zasady tworzą tradycję. Ta tradycja jest tajemnicza i nieznana, ponieważ my się tym nie zajmujemy, ponieważ pasjonują nam i nas inne rzeczy, o wiele bardziej powierzchowne, od razu powiem, o wiele bardziej powierzchowne. I jak ktoś chce być entuzjastą i chce sobie fotografować ptaki, oczywiście może to robić, natomiast dobrze by było, żeby zdał sobie sprawę, jak skomplikowany system, Otacza. Skomplikowany system, którego częścią jest człowiek, a nie skomplikowany system, którego człowiek częścią nie jest i jest intruzem. Nie jest intruzem, proszę Państwa. Jest takim samym elementem y, przyrody i takim samym elementem krajobrazu jak wszystko inne, a więc powinien się dostosować do zasad, jakie, jakie tą przyrodą y, kierują. Zachęcam Państwa szczerze, tej książeczki zostało naprawdę niewiele, ale mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do, do spotkania z Piotrem Tryjanowskim i on nam poopowiada bardzo ciekawe rzeczy. Nawet jeżeli LUL nie dojdzie do skutku, bo ja no nie mogę Państwa naciskać, jeżeli ten pomysł okaże się niewypałem, no to ja w jakiś inny sposób spróbujemy spotkać się z Panem Profesorem. On nie ma co prawda czasu, ale może się uda. Natomiast ja bym bardzo chciał, żeby nasz latający Uniwersytet Leszczynowy e, zaistniał. Dlatego, proszę Państwa, że ja oczywiście mogę sprzedawać książki przez internet i to jest dla mnie w zasadzie bezkosztowe. E, I e, do tego chyba przyjdzie, dlatego że ja nie widzę żadnego powodu, e, żeby inwestować na przykład w targi i w stoisko na targach. Ryzykując, ryzykując, że ono mi się nie zwróci, albo zwróci mi się nie w takim wymiarze, jak ja bym chciał. No i siedzieć tam przez cztery dni, tak, rozmawiając bez przerwy z przychodzącymi ludźmi, i z których większość domaga się ode mnie obniżki cen książek. To jest, proszę Państwa, no. Robiłem to do tej pory. Natomiast w momencie, kiedy proponuję nowe formy aktywności wiążące się, tak jak mówię, z dopuszczeniem do głosu specjalistów, i nie ma takiego odzewu, na no jaki ja bym liczył, to ja też nie widzę żadnego powodu, dla którego ja mam podnosić jakiekolwiek ryzyko. E, bo, y, no bo niby dlaczego? Jest sieć, sieć y, załatwia sprawę, a jeżeli idzie o tak zwaną wymianę myśli, to niestety zbliżam się do konstatacji takiej, że to jest wymiana kilku myśli bez przerwy tych samych. Bez przerwy tych samych i jeżeli tak, jeżeli tak jest i tak się okaże, to ja niestety w tym uczestniczył nie będę. Bardzo wszystkich przepraszam. Ale nie po to założyłem wydawnictwo, nie po to stworzyłem tę społeczność, nie po to napisałem te wszystkie książki i zamierzam je pisać dalej, nie po to wynajmuję tłumaczy, żebyśmy okazyjnie wymieniali jakieś bardzo płaskie, trywialne i tak naprawdę zmanipulowane spostrzeżenia. To taka dygresja na koniec. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do następnego spotkania.